Wynajmę dziecko, najlepiej do 5 lat. Nie wzywajcie w nocy karetki. Jak na przykład macie zawał, to przecież do rana można poczekać. Moi drodzy, jeżeli chcecie o coś zapytać, z kimś się umówić, podzielić się opinią na jakiś temat albo opisać sytuację, która wam się przytrafiła i była super, albo nie była super, to od tego i wielu innych rzeczy jest oczywiście Spotted. Wpisy ze Spotted już się w moich filmach pojawiały, ale uznałem, że jest tego tak dużo, że trzeba zrobić osobny film, a może, jeżeli wam się to spodoba, to i serię. Także zapraszam na przegląd najciekawszych, takich subiektywnie moich wpisów ze Spotted, które znalazłem do tego odcinka. Będzie ciekawie. Spotted MPK Kraków. Od Spoterki. Serdecznie pozdrawiam pana, który w tramwaju numer 8 okazał się nieziemską kreatywnością. Ustąpił on miejsca pewnej kobiecie w ciąży, jednak jedna z pasażerek w wieku około 40 lat usiadła na tym siedzeniu. Po krótkiej wymianie zdań na temat, kto powinien usiąść, wpadła kontrola. Kobietka, która zajęła ciężarnej miejsce, wyciągnęła bilet i czekała, aż przyjdzie do niej kontroler. Mężczyzna, który ustąpił nie jej miejsca, wziął jej bilet i zjadł, a następnie wysiadł jak gdyby nigdy nic na następnym przystanku. Kobieta oczywiście była oburzona, tym bardziej, że nikt nie widział tego incydentu i nie miała jak udowodnić kontrolerom tego, że miała bilet. Stokrotny szacun. Tak, podpisuję się. Spotted Bielsko-Biała. Tomek, 31 lat. Jestem wodą, ogniem, wiatrem, ziemią i muzyką. Ze mną zatańczysz, pośpiewasz, miło spędzisz czas na spacerze, rozmowach. Szukam dziewczyny do 170 cm do 35 lat. Gdybyś był sterem, białym żołnierzem, może bym to przemyślała. A gdyby wieczorem przed swym domem wystawił ekran i wyświetlił film? No, to myślę, że to jest dobry pomysł. Spotted na Łęczów. Spoterka. Apeluję, aby nie zbierać grzybów, bo tak naprawdę to 100% nie można być pewnym, czy to jest jadak, czy trujak. W ogóle fajny skrót, nie? Grzyb jadalny, tylko jadak. Bo trujak, jadak. Dobre. Nigdy nie używałem. Trujak tak, ale jadak nie. A potem będziecie płakać, że wam dzieci gasną, bo dzieci też lubią grzybki. Moja córka to aż się częsie, jak widzi grzybki, szczególnie kotlety. Ale ja mówię, wara mi od grzybów. Może to jest jakaś odmiana grzyba, kotlet. Nie wiem. Jak się znacie na grzybach, to dajcie znać. Spotted MPK Poznań. Hej, czy ktoś wie, co stało się dzisiaj rano na dworcu PKP około 7.30 rano? Wyły syreny, komunikat o natychmiastowym opuszczeniu budynku, karetka i 3 wozy straży pożarnej na sygnale. Srano w wagonie na postoju. To by wszystko wyjaśniało. Spotted Ostrowiec Świętokrzyski i okolice. Wysłałam koledze moje zdjęcie w wannie z wodą, ale prawie wszystko zakryła piana. On mnie teraz straszy, że usunie pianę i wszystko zobaczy. Czy jest to możliwe? Strasznie się boję. Na pewno, pewnie, jasne. Spotted Bartoszyce. Niedługo idę na wesele. Będzie tam rodzina, z którą nie mam kontaktu. Jestem singielką w wieku 35 lat. Chcę, by myśleli, że mam ułożone życie. Dlatego wynajmę dziecko, najlepiej do 5 lat, a także ojca dziecka. Po imprezie oddam w całości nienaruszonych. Jak za dobre pieniądze? Spoko. Spotted Sosnowiec. Czy można zmienić imię dziecka? Ma 3 latka i śmieją się z niego w przedszkolu. Jaki można dać inny powód, bo pani w urzędzie miasta powiedziała, że śmiech kolegów to za mało. Nie chciałam źle, ale chyba nie mam wyjścia i muszę zmienić na jakiegoś Jana czy Tymoteusza, bo nowoczesne imię w tym kraju przeszkadza. Zmień na Brianusz. Będzie jednocześnie nowocześnie i tradycyjnie. Brianusz, ale w ogóle super fuzja. Brianusz. Tak nawet dumnie to brzmi. Dobry pomysł. Spotted Ciechocinek. Od Spoterki.
Hej ludzie, mam problem. Od niedawna mieszkam w centrum Ciechocinka i to, co tu się dzieje, to masakra. Otóż mam syna 3 lata. Lubi pospać w dzień. Ale nie, karetki, straż, policja na sygnale budzą mi dziecko. Często też w nocy. Chodziłam po komisariatach, błagałam, że jak będą przejeżdżać w pobliżu mojego domu, to żeby wyłączali syreny i polali mój problem. Dziwne. Dlatego apeluję do ludzi z Ciechocinka i okolic, nie wzywajcie w nocy karetki. Jak na przykład macie zawał, to przecież do rana można poczekać. Nie wzywajcie straży, jak wam się coś pali, na przykład dom. Spróbujcie ugasić sami. Jak ten apel nie pomoże, będę zmuszona zablokować ulicę. Wszystko dla dziecka. Z poświęceniem, tak. Spotet Radom. Witam, poszukuję energicznej kobiety do pomocy przy 2 dzieci. Przynajmniej 3 razy w tygodniu po 5 godzin. Dzieci w wieku 2 i 5 lat. Stawka 8 zł na godzinę. Możliwość dłuższej współpracy. Proszę osoby chętne o pozostawienie komentarza. Za 8 zł to mogę przyjść na herbatę, udzielić chwilowego wsparcia moralnego. Nie wiemy z którego to roku. Ale no 8 zł na godzinę nie robi wrażenia dzisiaj na pewno. Spotet Grójec, okolice. Hej. Dzisiaj około 14 na obrzeżach Grójca przechodziłam przez ulicę i potknęłam się o sznurówkę. Leżałam jak długa i rozsypały się wszystkie rzeczy, które miałam ze sobą. W tym samym momencie przeskoczył nade mną akurat przejeżdżający kolarz, po czym zawrócił do mnie i pomógł mi się pozbierać. Przy okazji pożartował z tego, co się stało, po czym pożegnał się i odjechał. Jeździ w czarnym stroju na czarnej kolarzówce. Ma super poczucie humoru. Ktoś go kojarzy? Z opisu wychodzi, że chodzi o ojca Mateusza. Wyciągnie mnie kręt więzienia? Najpierw pojeżdżę na rowerze. Tu nie mamy niestety informacji, gdzie. Spoterka. Witam. Zaginął kot. Osiedle Krasińskiego. Kot ma obroże, a przy niej adresówkę. W środku podany numer telefonu i adres. Gdyby ktoś widział, prosimy o kontakt. Lepiej wypuść tego człowieka z mikrofali. No, zobaczcie, co tu się dzieje. Kot to jest pikuś, człowiek w mikrofali. Spotet Kielce. Siemanko, planuję w najbliższym czasie wybrać się z dziewczyną do kina w Kielcach. Możecie polecić jakąś dziewczynę? Mówiłem na początku, że tu się pojawia bardzo wiele pytań. Nieoczywistych. Spotet 2 Konin. Tu już mają nawet 2. Od Spotera. Dzisiaj rano kupiłem sobie GTA 5. Pościgi, wybuchy, kradzieże samochodów, napady, rozboje, strzelaniny, narkotyki, morderstwa, prostytucja. A to tylko kilka rzeczy, które widziałem po drodze ze sklepu z grami w Koninie. Ja w Koninie byłem tylko przejazdem. Możecie dać znać, jeżeli jesteście stamtąd, czy tak tam jest. Spotet Cieszyn. Podziękowania i pozdrowienia dla ziomków z Żabki, którzy uratowali mnie przed omyłkowym kupnem piwa bezalkoholowego. No, to jest na medal, panowie. Spotet Radom. Pozdrawiam pana, który zaczął biegać i krzyczeć: Boże, jak gorąco, jak gorąco! Po czym wszedł do lodówki i mówił: Uff, jaka ulga. Szkoda, że mnie tam nie było. Spotet Chrzanów. Dzień dobry tutaj wszystkim. Widzę kilka postów poniżej. Ktoś zajął się sprawą rozpuszczonych małolatów na basenie. Byłam ostatnio z moim synkiem, 15 lat, na basenie i to, co się dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie. Dosłownie prawie każda dziewczyna świeci sobą jak lalka na wystawie. Wszystko odsłania i tym afiszuje. Dziewczyny, może zachowajcie trochę godności. Za moich czasów to miało swoje określenie. Tylko gorszycie innych, w tym mojego syna. Macie czas na takie rzeczy. Widać, jak to podziałało na moje dziecko. Już zareagował swoją erekcją. Wstyd po prostu, dziewczyny. Jestem oburzony. Który to basen, bo muszę tam iść i zbadać, czy tak jest. To ważne, ale mnie tu bardziej zastanawiało sprawą rozpuszczonych małolatów na basenie. Ja pomyślałem, że ich ciała rozpuszczono w jakimś kwasie. To jest problem. Tak mi się wydawało. Spotet Stargard.
Pozdrawiam blond kasjerkę z Tesco, która się do mnie uśmiechnęła, gdy ojebała mnie na 12 zł. A tak z uśmiechem to zawsze milej. Spotted Kraków. Szukam osoby, z którą pójdę na terapię dla par, bo chcę zobaczyć, po jakim czasie terapeutka się zorientuje, że nie jesteśmy razem. O, to ciekawe. Spotted Kraków. Spotter. Szukam ślicznej kobiety, siostry ze Zgromadzenia Świadków Jehowy. Odbyło się ono w ten weekend na arenie Tauron. Byłaś z koleżanką, blondynką. Nie miałem tyle odwagi, żeby podejść, zagadać, a teraz ciebie szukam, bo naprawdę mi się spodobałaś. W niedzielę miałaś zieloną miętową sukienkę i czarujący uśmiech. Jesteś śliczna, odezwij się, na pewno wiesz, kto pisze. Nie bój, wcześniej czy później do ciebie zapuka. 100%. Spotted Legnica. Kierowca z 23, przystanek na żądanie, czyli jak podnoszę rękę, to się zatrzymujesz i pozwalasz mi wsiąść, a nie k***wa odmachujesz i jedziesz dalej. Może on się nie zatrzymuje na tym przystanku. Tak może być. Moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał i jeżeli korzystaliście ze Spotted, może korzystacie, ja w sumie nie wiem, czy to cały czas funkcjonuje, ale raczej tak, bo sam nigdy nie korzystałem. Podsyłajcie, zapraszam na maila, tu wyświetla się adres do mnie, na który oczywiście możecie wysyłać materiały do wszystkich odcinków, które są na kanale, ale tutaj zapraszam szczególnie właśnie materiały Spotted. No i jeżeli będzie tego odpowiednia ilość, to robimy kolejny odcinek. Będę wdzięczny za łapkę do góry, za komentarz i oczywiście subskrypcję. Życzę wam oczywiście udanego tygodnia. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia.